Cześć, ja jestem CD i witam was bardzo serdecznie w setnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth i zarazem dwusetnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Rebirth. Z tej okazji będzie odcinek zupełnie niespecjalny. Zagramy sobie kolejne podejście postacią Edena w poszukiwaniu przedmiotu Mega. A nie, sorry, przepraszam. Ktoś z widzów napisał, że mam nie nazywać tego przedmiotu Mega, a mam go nazywać Mega Blady. Więc poszukujemy Mega Bladego w tym oto specjalnym, niespecjalnym, znaczy się pomyłka. To jest przedmiot, który wybucha nasze pociski, a ja użyłem go, gdy naszych pocisków żadnych nie było w powietrzu. Zaczynamy z PHD i z właśnie TIR detonatorem, czyli naszym wysadzaczem łez. Jest to ciekawy start na pewno, nie jakiś niesamowity. Tak wygląda nasz dzisiejszy seed. Statystyki nie najlepsze. 0XR3. Jest chyba taki samochód XR3. Mazda chyba, czy coś. 7RQQ. Może QR. 7 kodów QR. Ciężko powiedzieć. Znaczy, nie mam pojęcia, co to ma oznaczać. Spróbujmy jakoś wykorzystać nasze wysadzacze łez. No nie jest to najlepszy przedmiot. Dlaczego? Ponieważ jak Tamis Head chociażby rozsadza się na wiele stron właśnie podobnie, to wtedy zwiększa on obrażenia naszych łez. Tear Detonator zostawia obrażenia podstawowe, tylko że łzy po prostu się rozsadzają na wiele stron. Więc nie jest to przedmiot niesamowity jakiś, jest po prostu ok. W niektórych sytuacjach raz na jakiś czas może uda nam się go jakoś super wykorzystać. Ma on pewnie też jakieś 2 czy 3 mega fajne synergie, ale ogólnie, no nie jest to niesamowita rzecz, za to PHD jest przyjemne, dobre pilsy, zawsze spoko. Ogólnie, jest to niemałe osiągnięcie dla mnie, te nagranie 100 filmów z tej gry. Może nie dlatego, że ogólnie seria się niesamowicie przyjęła na kanale i dziękuję wam za tak wspieranie tej serii po tych 200 odcinkach, ale jest to osiągnięcie głównie po prostu dla mnie, bo ja od 4 lat, od których prowadzę ten kanał, zawsze miałem ogromny problem z prowadzeniem tego kanału po prostu w regularny sposób. Monstro może mnie zabić. To by było bardzo smutne. Zawsze mimo tych 4 lat te filmy pojawiały się, no, nieregularnie absolutnie, z dużymi wieloma przerwami na kanale. Raz w miesiąc czy dwa te regularnie filmy wychodziły, potem były 2 miesiące przerwy, to tydzień coś było, to tydzień nic nie było i tak dalej przez te 4 lata szło. Dopiero ostatnio jakoś się za to zabrałem, bo no z Afterbirtha właśnie już udaje mi się prowadzić tą serię bardzo regularną, codzienną. Przez te 3 miesiące odcinki pojawiają się, pojawiały się praktycznie codziennie, bo przez właśnie 106 dni udało mi się wrzucić te 100 odcinków, a pozostałe odcinki, które właśnie nie wyszły w danym czasie, nie pojawiły się raczej nie z mojej winy, tylko z takich losowych przyczyn, czyli YouTube powiedział, mam cię gdzieś, nie będę ci przetwarzał filmu, albo internetu nie miałem przez jakiś czas, czy prądu, czy coś takiego. Po prostu nie za bardzo w tych sytuacjach nie miałem co zrobić, ale to wciąż, no, jest kilka dni obsuwy, a nie kilka miesięcy obsuwy, jak to było z chociażby Rebirthem, gdzie przez rok te odcinki wychodziły, no tych odcinków wyszło 100, tak? Więc no średnio co 4 dni jeden odcinek wychodził, co 3,5, no bardziej. No regularnością bym tego nie nazwał, no przez pierwsze 2 miesiące to szło, no a później niestety iść przestało. Pięknie. O, tylko teraz się zło zaczęło dziać. I dajcie mi klucz. A więc, no jestem z tego bardzo zadowolony, jak to idzie. Ale tak samo z pierwszego Isaaca miałem też wielki plan nagrania codziennej serii, odkąd ta gra tylko wyszła. Znaczy, założyłem kanał po tym, jak gra wyszła. Ale od razu chciałem nagrywać serię z tej gry, bo no Isaaca uwielbiam. Każdy chyba to wie. Ale no jak plan był duży, tak przez 3 lata wyszły 3 odcinki z tego pierwszego Isaaca. No później wyszedł jeszcze jeden z Eternalnej, znaczy świętej edycji. Więc no, 4 odcinki w 4 lata to nie jest wynik najlepszy, myślę. Znaczy no, 4 odcinki, znaczy no, no ten Eternal Edition bym nie liczył po prostu. No w takim razie no 3 odcinki w 3 lata to
no nie jest wynik najlepszy. Nie wiem z czego to się bierze, ja niesamowicie lubię nagrywać te filmy, mega frajda z tego czerpię, ale jakoś to zawsze tak wychodziło, że to nie szło. Więc teraz jestem niesamowicie zadowolony, gdy przez właśnie styczeń i początek lutego udaje mi się zachowywać te średnio 3 filmy na dzień. Nie było w tym roku filmu dnia, nie było w tym roku dnia, kiedy żaden film się nie pojawił. Zwykle pojawia się więcej niż jeden film, więcej nawet niż te 2 filmy, czasem nawet 4. Właśnie średnio około te 3 filmy wychodzą. Niesamowicie jestem z tego zadowolony, no bo jest to coś, czego nie udało mi się robić na kanale no przez te całe 4 lata i w końcu zaczyna to wychodzić. Również oczywiście ten rok jest tak niesamowicie dobry, jeśli chodzi o to, ile lajków jest pod moimi filmami, komentarzy, subskrypcji i tak dalej. Rekordowe liczby z dnia na dzień przychodzą, więc no to też jest ogromną motywacją jak najbardziej. A więc przestańmy gadać o tym, może wróćmy, zajmijmy się grą. Przynajmniej 2 Tinted Rocky na mnie czekają na tym piętrze, których nie mogę otworzyć, może nawet 3, ale na pewno właśnie 2. Też ten Tear Detonator jest o tyle słaby, że te łzy rozbryzgują się na dziwne strony po prostu. I o, jeszcze Bloody Penny mamy przy okazji. O, jest okej, okay. Trinket zawsze. Nie jakiś nieziemski. Ale właśnie ten Tear Detonator te łzy wypluwa właśnie w różne losowe strony. I właśnie nie wypluwa ich do przodu, tak? Tylko na ukos, więc gdy strzelamy w celowanie, jesteśmy w przeciwnika i naciśniemy spację, no to te łzy po prostu nie trafią naszego celu. Co bywa po prostu irytujące. Czy to jest piętro XL, czy jest po prostu takie duże, bo to Burning Basement? Wydaje mi się, że jest takie duże, bo to właśnie Burning Basement i no jak już wiemy, te basementy, płonące piwnice bywają niesamowicie duże. Zobaczmy. Bloody Lust, Rage. Nie jestem największym fanem Rage'a. Jest to przyjemny przedmiot, jak najbardziej, ale nie jestem po prostu jego fanem. A co za to chciałbym zrobić, to zajrzeć za tą ostatnią, za ten ostatni klucz do sklepu i kupić właśnie, kupić bombę. Niestety żadnej bomby tutaj nie ma. Za to co tutaj jest, to jakiś przedmiot za monet 7. Tak, 7 monet za przedmiot. To rzecz kusząca, niestety nie wiemy jaki to jest przedmiot, zanim go kupimy, ale myślę, że wciąż jest to rzecz warta spróbowania, więc proszę cię, którekolwiek ognisko, proszę tylko o jedną monetę, dzięki, dzięki, dzięki. Chwila prawdy. The Candle. Jak najbardziej przygarnę w chwili, gdy nasz damage jest no nieperfekcyjny, coś co zadaje naprawdę damage ogromny, jest zawsze, zawsze świetną, świetną rzeczą. Więc będziemy sobie tego wykorzystywać. Aż teraz bym miałem taki super plan. Wezmę Blue Candle i zabiję wszystkich jednym strzałem. No, tak się zagmatwałem, że przez to oberwałem. Więc lecimy na bossa. Nasz boss nie powinien być trudny, chociaż no, na trudniejszego bossa niż The Hunt, no trafić chyba nie mogliśmy. Jest to bez wątpienia najgorsze, co tutaj mogło nas spotkać. W te duszki też trafić tym Blue Candle, no nie jest łatwo, za to w samego Hunta już nie powinno być ciężko, kilka takich strzałów trafionych właśnie ze świeczki i powinien być Hunt pokonany. W ogóle nic nie robi, co jest dziwne strasznie, więc spoko, ani razu w nas nie strzelił przez ten cały czas. Super Bandage jest fenomenalny, Guppy's Collar jest świetne, Guppy's Tail jest też świetne. Gro, dzięki, że rozumiesz, że to jest dla mnie specjalny odcinek i mimo, że powiedziałem, że to nie jest specjalny odcinek, to ty na swoją własną ze swojej własnej strony sprawiasz, że ten odcinek jest specjalnie dobry. Doceniam. Doceniam bardzo mocno. No jesteśmy prawie Guppym. Pierwszy deal z diabłem dał nam 2 przedmioty Guppy'ego. A pomocy. Jak ta świeczka nie trafiła nic? A pierwszy deal zapewnił nam właśnie 2 przedmioty Guppy'ego. Jesteśmy już bardzo blisko do zostania nim, więc będę zaglądał teraz na pewno do Curse Roomów. Ten akurat był bardzo przyjemny. Bomba i klucz też są mega fajną rzeczą. Również, wybaczcie, zawalczę tutaj. Steven, fenomenalna rzecz. Powiedzcie, że to będzie Guppy. Powiedzcie, że to będzie Guppy. Nie otworzę tej skrzynki, aż skończymy to pomieszczenie. Bo ja wierzę, że to będzie specjalna rzecz,
że to będzie z tej specjalnej, niespecjalnej okazji dostaniemy tutaj Gapiego. Już Stevena dostaliśmy dwie części. No na dwóch, proszę cię, gro, nie skończmy. Jeszcze nie teraz rozumiem, trzymasz nas w napięciu? Okej. Teraz poproszę na tym piętrze na przykład deala z diabłem i będzie wszystko w porządku. Epickie nietoperki mają dużo życia i tak, no, poddają się mocy niebieskiej. A właśnie świeczki. W pierwszym Isaacu uwielbiałem ten przedmiot. Ale w Rebirthie właśnie i Afterbirthie przestałem być tak ogromnym właśnie fanem. Czy to Red Candle, czy to Blue Candle właśnie. Więc, no, nie wiem dlaczego. Nie miałem za bardzo wielu okazji, żeby po prostu pograć tym przedmiotem, gdy, no, moje obrażenia nie były potężne, tak? Zwykle znajdowałem te świeczki w sytuacji, gdzie, no, potrzebowałem pomocy w dobrych jakichś podejściach i tak dalej. Więc może dlatego jakaś moja miłość do tego przedmiotu nie jest tak duża jak wielu osób. O, was jeszcze tutaj dużo jest w ogóle. Myślałem, że już wszyscy powybijani. No, bateria akurat ze świeczką nam się nie przyda. Muzyka na tym piętrze jest całkiem niezła, tak zauważyłem właśnie. Okej, Dingle na początek, żeby nam tu nie szarżował. Drugiego również chciałbym... Okej. Pięknie. Na was również świeczka powinna fajnie zadziałać, tylko w dobrym momencie ją wypuścić. Czy ten gość zamienił się w grudkę i ta grudka zamieniła się w jeszcze kolejną grudkę? Grudkocepcja? Grodekcepcja? Co się stało? Ktoś wytłumaczy? No, wchodzimy do pomieszczenia i świeczka po prostu czyści. Genialna sprawa. No, potrzebuję teraz klucza, bo no, pomijanie item roomu to smutna sprawa zawsze. Okej. Jakoś ten grzyb mnie tak zablokował, że nie mogłem się uchronić od tego pocisku, niestety. The Empress. Okej. Zostanę na razie z Lemon Party. Nie ma tu secret roomu, więc miejmy nadzieję w takim razie, że nasz secret room znajduje się tutaj. Tylko że nie jestem pewny, gdzie tutaj. Chyba tu na górze bardziej. Albo tu na dole. Nie wiem, sprawdźmy teraz z lewej strony. Jest, dobra, czyli na dole bardziej. No w takim razie dzięki temu wiemy, że tego secret roomu nie ma tam z prawej strony. I z uwagi na brak bomby też nie możemy użyć bomby, żeby do sklepu wejść, więc proszę cię, gro, jakieś bomby, klucze, bo tego mi strasznie teraz brakuje w tym podejściu. Znaczy, ja wiem, że używam tego wszędzie, gdzie tylko mogę, gdy tylko bombę dostaję. Ale... No. Tak, takie rzeczy po prostu chcę od siebie. Czy zajrzeć do sklepu, czy do item roomu? No, odpowiedź jest prosta. D6. No, nasz damage jest okej, ale Blue Candle jest fantastyczne. Lecimy z tym. Mieliśmy tu baterię. Powinienem to przetasować kilka razy sobie. No, mój błąd jak najbardziej. Lecimy z kostką. Kostka oczywiście zmniejsza naszą potęgę w tej chwili, ale na przyszłość po prostu może być świetnym przedmiotem. Właśnie chciałem kostką zabić przeciwników. Obawiam się, że tak to nie działa. Oczywiście przyzwyczajenie po Blue Candle dało znak. No więc teraz troszeczkę będziemy czuć się niezbyt potężni, tak? Po tym jak straciliśmy no wielką siłę. Wielką siłę. Aha, za dużo was tu! Przepraszam. Straciliśmy właśnie Blue Candle i ogromny damage, jaki zadawało. Ale musimy sobie jakoś radzić bez tego. Dużo kasy, na pewno zajrzałbym do sklepu na tym piętrze, co możemy zrobić za pomocą bomby. I to też zrobimy, ale jak już po prostu zwiedzimy to piętro może w całości. Okej, szkoda, że takiej zły jak tutaj nie ma z tej strony, żeby ułatwić nam troszeczkę walkę z tym gościem. I w ogóle nasz damage się też zwiększył na tym piętrze z uwagi właśnie na Rage'a, tak? Więc przyjemna sprawa. I co jest przyjemne też, to, że mimo mojej głupoty będziemy... Będziemy mieli jeszcze naładowaną kostkę na tym piętrze.
Explosive Diarrhea. No zostanę z tym Lemon Party na bossa. No niestety jest to boss latający, specjalnie chciałem to Lemon Party wziąć na niego. No ale niestety się za bardzo nie przyda. Na jego sługusów jak najbardziej. Ale no nie widzę wielkiej konieczności właśnie w używaniu tego, więc po prostu rozwalimy go w normalny sposób. Tylko ten syf troszeczkę nam toruje drogę. Jak tylko zniknie, no to nasz boss znika również. No Cube of Meat to coś, co podniosę. Mega żałuję teraz właśnie, że no nie przetasowałem Lokiego, Little Lokiego kilka razy, no bo nie jest to dobry przedmiot. Nie jest to przedmiot, który jakkolwiek lubię. Jest to przedmiot jeden z mniej lubianych przeze mnie wręcz. A uważam go za syf troszeczkę. Przepraszam Loki, ale no, no tak uważam. No niestety. Jakoś będziemy sobie musieli z tym radzić. Habit jest ok. Habit jest ok. Co jest jeszcze ok? A to właśnie Soulheart, który z wielką chęcią sobie zakupię. No bo tego życia troszeczkę mi zaczęło brakować. I zabierzemy ze sobą, myślę, tego Empressa jednak. No Lemon Party na bossów, na których działa, to działa fantastycznie. Tylko że na wszystkich nie działa, więc wezmę to Lemon Party jednak. Bo jak jednak zadziała, to zadziała bardzo dobrze. Tak więc Cavesy drugie przed nami, jak z tym jest czasem? Nie no, ja tak powoli gram w tą grę, że nie ma szansy jakiejkolwiek na to, że zdążymy właśnie na... Myślałem nad tym, żeby wpakować dla Chuba bombę. I właśnie dwoma nie trafiłem jakimś cudem. No i przez to też oberwałem strasznie, więc... A myślę też tutaj, czy nie użyć tego Lemon Party, tak też zrobię. Mam nadzieję, że drugi boss również będzie tym poruszony. Nie jakoś niesamowicie, ale spora część tego życia dla Pipa właśnie uciekła w taki sposób. Próbuję też troszeczkę Cube of Meat'a używać, ale tego życia mamy naprawdę mało, że... A no jednak chciałbym jak najbezpieczniej spróbować tą walkę już dokończyć. Chociaż jak skoczy do mnie i kostka będzie dobrze ułożona, to nie mówię, że nie wykorzystam jej. Okej, dlaczego tak lekko skoczyłeś? Myślałem, że skoczysz na całą mapę. Zrobione. Nie było to pomieszczenie złe. Dużo bomb, dostaliśmy kasy i kluczyk sobie również, ale... No liczyłem na więcej. Mogę to na pewno powiedzieć. Pięknie. A no Soulhearta przygarnę. I The Virus jest również świetną rzeczą. Z uwagi też tak, znaczy ani razu jeszcze tego nie wykorzystałem. Znaczy prawie ani razu, ale właśnie gdy dotkniemy przeciwników z tym przedmiotem, to możemy zdobywać sobie właśnie w taki sposób Soulhearty. Rozwalę też to, bo tak upewnią, no zabija przeciwników, tak? Jest to spoko opcja właśnie na niszczenie przeciwników, gdy akurat pojawi się ta czarna kupa w pomieszczeniu z przeciwnikami. No i oczywiście zajrzymy do Curse Roomu. Okej. Szkoda. Czy cię zabić? Zabijecie. Okej. No straciliśmy na tym całe serce niestety. No i mamy znowu tylko dwa serca, czyli bardzo mało. A co nie oznacza, że to podejście jest jakieś złe, jest jak najbardziej okej. Również nasz damage dzięki tym straconym sercom się zwiększył bardzo mocno. Dzięki właśnie Rage'owi. Ale no to działa tylko na tym piętrze i... No ogólnie jest tak średnio dosyć. Zobaczymy, jak to się rozwinie później. Jest to dobre podejście, jak najbardziej, jest to podejście mocne. Jest to podejście fajne, również mamy D6, które jest genialne, ale no zależy od tego, jak mi będzie szło i jakie rzeczy w przyszłości dostaniemy. Funny Pack jest wart przetasowania, myślę. Ghost Baby jest bardziej wart przetasowania. My Reflection jest również bardzo wart przetasowania. A więc podnoszę baterię i za pomocą tej baterii sobie przetasujemy My Reflection w beznadziejny przedmiot w postaci Telepathy for Dummies. Jest słaby, tak? Jest bardzo słaby. Więc kolejnej baterii tutaj nie znajdziemy. O, interesującą rzeczą jest ta karta. Za 5 monet, Joker,
okej opcja. Bardzo okej opcja. Tutaj czeka na nas bateria. Tylko czy uda mi się tą baterię zdobyć? No mam nadzieję. Teraz szybki strzał. Pięknie, więc przetosujemy sobie oczywiście książkę, ponieważ jest to przedmiot darmowy, a nie przedmiot za 15 monet, na które nas nawet nie stać. Epiforia jest okej. I tyle o niej powiem. Jest okej, tak, strzelamy w jedną stronę, to nasze tirsy no wzrastają bardzo, bardzo mocno. To jest epiforia, prawda? Prawda. A nasze tirsy, no, na niektórych bossów będą bardzo fajne. W niektórych sytuacjach. Niestety w większości sytuacji, no, po prostu będę strzelał normalnie, żeby no wygodniej to po prostu szło. Jest to po prostu okej przedmiot i tyle. A kolejną baterię zachowam sobie po prostu na bossa, na deala z diabłem czy coś takiego. Kolejne naładowanie, tak. Zobaczymy, a gdzie będziemy mogli je... Co za skok, co za skok. Zapominam co... Znaczy zapominam, no. A te dingle po prostu brudne. Brudne gówna. A potrafią więcej skakać niż czyste gówna. Jakkolwiek to zdanie to takie dziwne. Nie za bardzo sensowne jest. Jest i boss. A czy wszystko zwiedzone na tym piętrze? Tak jest. Miejmy nadzieję, że dostaniemy również deala z diabłem tutaj. Jeśli nie, no to Joker nam go pozwoli zdobyć. Mega grubas. Oj. Nieprzyjemna rzecz. Nasz damage jest bardzo fajny. Ale mega grubas zawsze potrafi... No zawsze potrafi zranić. Nieważne jak mocni jesteśmy. Znaczy dobra, gdy potrafimy go zabić jednym uderzeniem zanim cokolwiek zrobi, to okej, wtedy nas nie zrani. Ale w innych sytuacjach jak najbardziej może. Z uwagi na te jego bardzo szybkie skoki czasami. Ale się udało. Jest deal z diabłem, jest HP up, jest Krampus. No kogo jak kogo, to Krampusa ja tutaj spotkać nie chciałem niestety. Ale skoro jest, no to musimy się zmierzyć. Daliśmy radę. A przetasujemy sobie oczywiście Krampusa. A bateria nie ma baterii. No podniesiemy sobie Sister Maggie, no zawsze przedmiot jest, mieć lepiej niż go nie mieć. A i lecimy na piętro kolejne, nie ma na co czekać. Bardzo powolne podejście. Ale ja w tą grę się nie śpieszę za bardzo. Gram powoli, gram spokojnie. Może nie najbardziej pro. Nie najbardziej skillowo, ale wciąż myślę, że nie jestem najgorszy w tą grę. Na świecie? Na pewno nie jestem. Widziałem swoje striki. Widziałem swoje striki po 10 czy ileś. Ja wiem, to nie jest jakaś niesamowita liczba. Ale to nie jest mała liczba. No bo jednak większość tych podejść udaje mi się wygrywać. Zdecydowaną większość ostatnio, no. Praktycznie wszystkie podejścia są wygrane. Myślę spokojnie 90% jakieś, może 85%. O, czyli dosyć chyba sporo. A duże pomieszczenie, na razie nie chcę do niego wchodzić. Nie jesteśmy nieziemsko potężni w tej chwili. Jesteśmy mocni, jak najbardziej. Ale to nie jest jeszcze ten poziom, że okej, podejście ugrane, łatwizna, łatwizna. Nie, to jeszcze do tego momentu troszeczkę nam brakuje. Jest to też piętro XL, tak? Więc deala z diabłem normalnego raczej tu nie dostaniemy, więc... Myślę nad tym, czy Jokera by nie użyć już od razu. Ale chyba sobie odpuszczę, poczekam. W razie jakby jednak. Zawsze możemy tę szansę sobie troszeczkę zwiększyć na tego deala, zabijając żebraczków i w ogóle będąc złymi ludźmi. Okej. Jeszcze drugi tutaj. Szlam... na nas czeka. To jest gówno takie po prostu po przejściach już większych. Dlatego jest takie całkowicie czarne. To jest ojciec Gisza w ogóle. Gisz to fajna gra, którą chciałbym kiedyś nagrać, tylko jest piekielnie trudna. Więc nie wiem, czy to zrobię. Ale jest to taka fajna gierka, w której skacze się szlamem. Ale Isaac nas uczy, że Gisz... Że ojcem Gisza jest takie gówno. O, w ogóle deal z diabłem będziemy mieli wszystkie, więc Joker, używam ciebie od razu. Biorę sobie czarną materię. Dlaczego? No bo to jest oczywiście większy damage.
większy damage zawsze jest czymś, co mogę przygarnąć. A możliwość przestraszenia również jest... również jest okej. Pięknie. No teraz ci nasi pomagierzy dają radę nawet. Dają radę nawet. Ty jesteś za duży. Okej. Spokojnie. To pomieszczenie jest straszne, ale jak na razie dajemy radę. Na spokojnie dajemy radę. Okej. Bomba przyjemna. Dużo rzeczy udało nam się nią zniszczyć. Small rock zdobyty. Więc jesteśmy coraz mocniejsi. Z sekundy na sekundę. No tylko tego życia chciałbym mieć więcej, bo zawsze to jest taki strach, że mamy niby świetne podejście, a jednak, no właśnie, może sekunda minąć i możemy bardzo szybko przegrać, bo teraz, no, nie jeden atak, nie jednego przeciwnika może nas po prostu zabić jednym uderzeniem. No nie chcę tego trinketa. Hollow, czy ty możesz mi wyrzucić jakieś soul hearty? Nie za bardzo, myślę. Zobaczymy. Czy mogę prosić o niezabijanie mnie? No to nie jest nawet problem, że deal z diabłem nie będziemy mieli, bo będziemy mieli deal z diabłem, bo będziemy mieli wszystkie deal z diabłem. Bo mamy Godheada. Tylko że problem leży w tym, że możemy nie dożyć tych deal z diabłem. To nie jest mały problem. Mogłem tą czarną materię przetasować w sumie, ale czy to jest przedmiot wart przetasowania? Chyba nie, chyba jest to bardzo dobry przedmiot i jak najbardziej wart zachowania. Chariot jest przyjemny, tak? Ale zabrał nam on nasz ostatni klucz. Klucz, który byśmy mogli wykorzystać na przykład do otwarcia treasure roomu. Na przykład treasure roomu z bardzo dobrym przedmiotem, więc... Czy to było dobre zachowanie z mojej strony? Można by się kłócić. Okej. Nie muszę tutaj tracić chariota. Poradzę sobie bez chariota. Dzięki za klucz, dzięki za bombę, dzięki za życie. Dzięki za treasure room, dzięki za klucz, dzięki za życie. I Dance Blessing jest czymś, co podniosę. A większe tirsy. Okej, rozwaliło i tak wszystko. Większe tirsy. A plus przedmiot w kolejnym podejściu. A więc bardzo, bardzo okej sprawa. Tylko że ja chcę życie. Soul Heart, jeden. Cokolwiek. Proszę cię, gro. Mamy już koniec tego piętra tutaj. Mamy dwóch bossów przed nami. No i sobie z pierwszym zawalczymy. Loki. W małym pomieszczeniu. Nieprzyjemny przeciwnik? Jak najbardziej. Czy damy radę? Powinniśmy. Okej, okay. Na szczęście teleportuje się na bezpieczne dystanse i... To jest coś, co przetasuje, licząc właśnie na mięso, na żarcie, na health up. Czy jest sens zwiedzać? Myślę, że nie. Isaac. Nasz damage jest teraz bardzo fajny. Proszę. Nie no. Mamo, wychyl się! Mama się nie wychyliła. Proszę nie bić. Proszę dać mi żyć. Proszę o pomoc. Każda pomoc się liczy. Dzwońcie na numer w odpisie podany. Nie ma tam żadnego numeru. Ha. Oszukałem was. Kolejne serce. Polaroid żyje. Wiem, że tu nic nie ma, ale zaglądam z nadziei. Przeżyliśmy. Czarne serca dostaliśmy. Dziękuję, że przeżyliśmy. I dziękuję, że czarne serce dostaliśmy. Niebezpiecznie było przez małą... Dwa filozofii Sisyfusy?
Pamiętajmy, że zawsze mamy szansę mega bladego znaleźć. A mega blady to jednak mega blady. Okej. Tinted Rock za ścianą. Dlaczego za ścianą? Ściano, zniknij. Agro, proszę cię o headless. The Hanged Man. O powieszonego pana, proszę cię. Proszę cię. Tinted Rock. Słucharty moja. Dzięki za życie, ktokolwiek mi je dał. Ktoś mi dał życie chyba? Co się stało? Nie wiem, co się stało. Coś dziwnego się stało. Co się stało? Nie wiem, co się stało. Hehe. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co się stało. No zostaniemy gapim. Mam ogromną nadzieję, że niedługo zostaniemy gapim, bo mamy 2/3 i mamy przed sobą 2 deale, tak? Więc szanse są na to bardzo duże. Więc... proszę? Dobra, rozwalmy pączki. Aha, ten pączek jest nieśmiertelny aż do momentu zabicia wszystkich pozostałych przeciwników na planszy. Nie jestem tego fanem wielkim, tego rodzaju czempionów. Ale jak już istnieją, no to istnieją. Nic się nie poradzi. Ej, co za bullshit? Co za syf? No, utknąłem. Znaczy, no oczywiście mogę bombę zostawić i na szczęście zadziałała. Ej, ktoś jeszcze tu żyje. Jeszcze pączek tutaj. Ale to było słabe. To było strasznie słabe. Dlatego też nie lubię tych czempionów na przykład, ponieważ potrafią zepsuć grę czasami. Oczywiście mieliśmy bombę, tak? Ale bez bomby no to musielibyśmy czekać, aż pomieszczenie by się otworzyło, bo pomieszczenia po kilku minutach się otwierają właśnie w razie błędów takich. Otworzę tą skrzynkę. Czy zbiorę co w niej? Nie, odpuszczę sobie. Jakbyśmy mogli latać, to bym to odwiedził. Ale nie możemy latać, więc tego nie odwiedzę. Na początek tymi się zajmę, a potem moja kostka zniszczy moją podróbkę. Chodźmy dalej, duże pomieszczenia często oznaczają właśnie koniec piętra. No i znowu, tak mówię, że nie lubię tego typu czempionów, to gra mi mówi: a, to może się zaprzyjaźnicie, dam ci kilku jeszcze. Poznacie się lepiej. No nie sądzę. Śmieszne te pająki są. Okej, prawie mnie trafił. Pamiętajmy, że wszystko na tym piętrze zadaje podwójne obrażenia, znaczy całe serce. A czy już mogę cię zabić? Już mogę cię zabić. Czy możesz nie uciekać? Okej, health up, przyjemne. Przyjemna rzecz. Dużo was tu. Za dużo was tu. Za szybki był, ja wolny jestem w ogóle. Jestem wolny. Znaczy nie w takim sensie, że wolny free, tylko że wolny slow. Polski język czasem głupi język. Te skrzynki chyba nie mają dobrych rzeczy. Nigdy nie widziałem chyba, żeby skrzynka tego typu miała przedmiot w sobie. Nie kojarzy mi się przynajmniej. Może ona mieć w sobie przedmiot, ale... Nie będę na pewno ryzykował, próbował. Znaczy, nic by mnie to w sumie nie kosztowało, bo tu na mnie wszędzie serca czekają, więc w sumie mogę przetestować to. Prawie ginąc przy tym, ty debilu. Ty debilu. Po co ci to było? Żeby co? Żeby być mądrzejszym w przyszłości? Zawsze coś w sumie. Okej, miejmy nadzieję, że to jest droga do bossa. Znaczy, to piętro jest duże w sumie, jak na nie XL. Nawet jak na łąby, to wciąż rozmiar robi wrażenia. Czy możesz... Ktoś jeszcze tu żyje? Proszę się nie chować przede mną. Bo nie lubię takich rzeczy. Co się chowasz? Co ukrywasz? Przyznaj się. No i znajdę cię i tak. No. Jeszcze życia musisz mieć dużo przy tym.
Nareszcie. Terere. Spoko. Spoko rzeczy nawet. No i czy idziemy w końcu w dobrą stronę? W końcu. Okej. Więc naszym bossem jest Conquest. Boss przyjemny. Tylko niestety wyrzuci nam swojego konia, którego raczej przetasujemy. Chyba, że przetasujemy deala z diabełkiem. No, prawdopodobnie deal z diabełkiem to będą skrzynki 3. Albo 2. Chyba, że nawet nie dożyję tego. Co nie jest wykluczone w sumie. Dziękuję. Ja mam jakąś plesentę? Znaczy super bandage mnie leczy, tak? Okej, kuc. Muhahaha. Nie wiem, czy mogę. To będzie ta zła rąsia. Nie, to była dobra rąsia. To nie będzie Gapi na pewno. Ha. Nie wiem. To może być Brimstone jakiś, ale wtedy będę na jednym życiu. Aha. Zaryzykowałem, ponieważ jedną, no, taką cenę mógł mieć równie dobrze Gapi. A tamto mógł być równie dobrze Brimstone albo Mom's Knife. Ale no, idziemy dalej. Zanim pójdziemy dalej, wydaje mi się, że tutaj czeka na nas bateria. Bateria, którą użyję do przetasowania Necronomiconu. Czy faktycznie tak jest? Faktycznie tak jest. Czy tutaj jest jakieś serce? Jest tutaj jakieś serce. Dobra. Wykop to. Wykop to. I wychodzimy. Podnosimy połówkę. Lecimy przetasować sobie książkę Necronomiconu. Proszę cię, gro? Gapi. 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 Sacrificial Dagger jest okej. Sacrificial Dagger jest spoko. To przyjemny przedmiot, warty podniesienia. Ale to nie jest. To nie jest to, czego pragnę. Okej. Proszę tak nie robić ze mną. Proszę mnie nie zabijać. Czemu Sacrificial Dagger ani Cube of Meat mnie nie uratowali? Dziękuję za lunch. Głodny byłem. Liczę teraz na jakieś życie. I pobawimy się właśnie z żebraczkiem. Oraz pobawimy się z tą maszynką. Chociaż ta maszynka daje nam kasę, a ta kasa czasem daje nam tylko życie. Dobra. Okej, okay, poproszę o to serce. Nie z katola. Dobra, nie z katola, nie chcę z katoli jeszcze. Bomby też nie chcę. Monety chcę, bo monety to też serca. Które z jakiegoś powodu przestały lecieć. What? No serca to też serca. Ja teraz wyjdę stąd i wrócę tu, może coś się zbagowało. W ogóle pół serca to tylko kosztowało. Gdzie moje serca? Z Bloody Penny, znaczy moja kasa z Bloody Penny. Okej, okay, teraz poszło. Dziwne. Dziwne coś się stało. Okej, okay, bomby. Dawno w arcade'zie czasu nie spędzałem. W pierwszym Isaacu to była norma. A w Rebirthie czasem, a w Afterbirthie prawie nigdy. Jeśli nie nigdy właśnie. Ciekawe. No zobaczymy, mam nadzieję na coś dobrego. Na coś bardzo dobrego. Właśnie z żebraczka naszego, tak? Tylko na razie, żeby żebraczka użyć. Zaraz zginę tutaj. Już dawno mógłbym tego żebraczka użyć, gdyby nie moja głupota. Moneta, chcę życie z tej monety. Okej, okay, no, coś takiego proszę. No bo dwa serca straciłem.
Znowu dostaliśmy troszeczkę życia z chyba Super Bandage'a. Proszę nie tracić mojego cennego czasu. Okej, serce. Poszło serce, dobra. Nie? Druga część... druga część właśnie... jak to się nazywa? Przemiany w ćpuna to spoko rzecz. Tylko że trzeciej części raczej szybko nie znajdziemy. No ale jednak niech będzie, tak? Nie będę tego przetasowywał. Okej. Okay. Teraz szukam po prostu serca jakiegoś. A które mam nadzieję... No, chcę mieć pełne życie po prostu, tak? Jak już tyle czasu tu spędziliśmy, to możemy chwilę jeszcze jedną spędzić. A monety również by te serce mogły przynieść. Ale no, nie przyniosły. Okej, bomba. Moneta, dobra, monetę chcę. Nie, nie muchę. Okej, serce chcę, tak, serce chcę. Dzięki. Akurat pełne serce, więc idę cię zabić, idę cię zabić. Explosive Diarrhea ze sobą weźmiemy. Tu jeszcze serce jedno wyleciało, więc zaczynamy w ten sposób przygodę naszą na tym piętrze po spędzeniu niekrótkiej chwili właśnie w arcade'zie. Taki hazardzista z nas. Okej, Sacrificial Dagger pozamiatał. Przy tym troszeczkę ze mnie pozamiatał. Ale na szczęście Bloody Penny nas ratuje. No, liczę teraz po prostu na to, że gdy nie znamy mapy, no to będziemy mieli szczęście w znajdowanie dobrej drogi. Chodź tu, czaba. Czabi, czybi, 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 czaba. O, blisko było. Może jednak nie zapominajmy strzelać. Wiem, że mamy nieskończone bomby, ale strzały też mamy nieskończone, tak? No właśnie. Bomby, spoko. Okej, to nie jest niestety dobra droga. Okej, przestajemy strzelać, wjeżdżamy w ciebie i w taki sposób ciebie zabijamy. I lecimy dalej. Pozostawiam tutaj bomby, tak? Mamy ich nieskończoność. Jeśli jakaś trafi, no to zawsze zabije tego przeciwnika. Powinna przynajmniej zabić tego przeciwnika. No bo ten damage bomby robią niezły. Porozwalam też to. Właśnie to może mieć serce czasami. A nawet Eternal Hearty. Te kamienie na łumbie właśnie są specjalne niektóre, które wyrzucają serca. Fajna sprawa. A mam klucze, mogę to sprawdzić. Nie było warte. Ale zawsze można podnieść. Okej. Piękna reakcja łańcuchowa. Dzięki za pomoc, kolego. Cały czas liczę strasznie na to, że zostaniemy gapim w tym dealu z diabłem na tym piętrze. Okej. Spróbujmy też nie stracić tego Eternal Hearta jednak. Powiedział, po czym stracił? Będzie jak zwykle? Czy jednak uda nam się go zachować? No, myślałem, że w tym pomieszczeniu go stracę, a jednak obeszło się bez tego. No i możliwe, że uda nam się go zachować jednak. Temperance. Temperance jest ok. Z uwagi na to, że mamy Rage'a przy sobie. Lemon Party na serce nie zadziała. Zostaniemy z tym Temperance'em. I laserki na początek. A laserki druga rzecz. I serducho lecimy. To nie jest miejsce, w którym często się stoi w tym pomieszczeniu. Na przykład dlatego, że się przez to obrywa. Okej. Ładnie. Trzy fajne przedmioty. Tylko że zginę, jeśli je podniosę. Nacisnąłem spację i gra się zacięła. Jesteśmy gapim. Bierzemy serca i lecimy dalej. Myślę, że było to dobra decyzja w tej sytuacji. I lecimy do katedry i jest bardzo fajnie w tej chwili. Jest bardzo, bardzo spoko.
Wszystkie te przedmioty z wielką chęcią chciałbym podnieść, jakbym miał jakieś soulhearty. Niestety gra żadnych soulheartów mi jedynie na początku gry kilka dała. Później absolutnie nic niestety, więc... No tak to wyszło. No w sumie nie muszę uciekać stąd, bo jestem potężny. Ale mogę. Skoro mogę, to będę robił. No bo teraz, no... Muchy to jest potrójny damage w zasadzie, tak? A potrójny damage to jest potęga. Szczególnie, że muchy są jeszcze takim damage'em samonaprowadzającym. Więc... No, jest to rzecz fantastyczna. Two of Spades. Liczyłem na Emperora, ale no niestety nie. Oczywiście widząc czerwoną kartę, no to już nie mógł być Emperor, tak? Ale no widząc kartę... Myślałem o tym, że właśnie Emperor by się przydał. Znaczy teraz to już nie powinienem do tych Curse Roomów wchodzić, bo jedynie... no sprawiam, że jednak możemy to cały czas przegrać, tak? Bo straciłem właśnie dwa serca. A przez taki mały... Mały błąd, tak samo jak błędem było wchodzenie tutaj po raz drugi, gdy już tu wcześniej byliśmy. Dobra, bez więcej głupich błędów, po prostu idziemy dalej. I próbujemy to wygrać. Monstro? No to jest prawdopodobnie ślepy zaułek. Ty w ogóle mi prawie na głowę skoczyłeś. To jest prawdopodobnie ślepy zaułek, ale nie na 100%, więc sprawdzimy sobie tą odnogę. No bo zwykle jednak to duże pomieszczenie prowadzi właśnie do końca piętra. No zobaczymy, jak to jest tym razem. Kusi. Chubby jest ok do pokonania. Rusted Key nie jest wart podnoszenia. Beznadzieja straszna. Na szczęście, no... Jesteśmy dosyć mocni. Jesteśmy bardzo, bardzo mocni w tej chwili, że... No nie ma problemu. Jeszcze Loki został. Walczymy z nim nie wiem już który raz w tej grze. Ale to tyle. To raczej nie jest właśnie dobra droga. Na szczęście jest to łatwe pomieszczenie. No mogłem od razu iść do dużego pomieszczenia widząc je, wchodząc do tego piętra, na to piętro. Ale jednak jakoś uznałem, że nie. Że pozwiedzam sobie. To też nie jest dobra droga. No, bomb nam nie brakuje, nie będziemy mieli dla nich większego użytku w tym podejściu, więc równie dobrze mogę je wykorzystać właśnie do skracania sobie troszeczkę gry. Mimo, że... No jak na razie, no wszystkie ślepe zaułki zwiedzam, jak to zwykle u mnie bywa. No to myślę, że damy wciąż radę sobie w tym podejściu to wszystko zrobić. To podejście oczywiście wygrać, tak? Po prostu. Fistula samotna jest ok, ale z dwoma gridami to już bywa irytująca. I czy to jest kolejny ślepy zaułek? Może nie? Proszę się odsunąć. O, to nie jest ślepy zaułek, co się stało? Jednego ślepego zaułku nie zwiedziliśmy na tym piętrze, wow. Dobry start. Dobry start walki z Isaaciem. Dobry finish walki z Isaaciem. Tararam, mamy D6, więc będziemy mogli sobie przetasować skrzynki. Trytututum, trytututum. Przetasuję wszystko. Albo nie. Rosary jest ok, oczywiście. I podniosę Rosary. Mimo wszystko to te trzy soulhearty mogą nam uratować życie. Forget Me Now użyjemy sobie również. Tracąc D6... Ale jednak. Liczę na to, że nie będziemy mieli klątwy. Co też się właśnie stało. I liczę na to, że te przedmioty będą spoko. Co też się stało. Więc zostajemy z Box of Spiders, czyli no, będziemy teraz robić muchy z Gapiego i pająki właśnie z pudełka pająków. Więc powinno to już być podejście wygrane, tak? No jesteśmy mega mocni. No podniosę Lost Flya, no bo raczej go nie przetasuję w tej chwili. I może nawet poniżej tych 50 minut skończymy to podejście. Nie jest to czas najlepszy na świecie.
ale zważając na to, jak powolny był start tego podejścia, no to wciąż nie był to by wynik tragiczny. Okej. Okay. A ślepy zaułek niestety. Na szczęście z haskami, no haski dużo życia nie mają. Nawet te czempiony. Więc tyle ich było. Baterie sobie użyjemy. Zawsze to troszeczkę obrażeń dodatkowych. No niestety, ślepy zaułek. Jak to zawsze bywa? Na czeście w sumie szczególnie, bo to piętro jest największe chyba ze wszystkich. Chociaż nie wiem, czy chest jest największym piętrem, czy może jest na przykład taki sam jak Wumby. To jest ciekawe. Na pewno jest duży. Jest bardzo duży. Ale czy największy? Okej, okay, jeden Forsaken zabity, drugi Forsaken zabity. Ślepy zaułek kolejny. Bo jakby mogło być bez tego? Nie będę tej bomby podnosił, bo jak mówiłem, za bardzo nie ma do czego ją wykorzystać na czeście. Nie ma tutaj Tinted Rocków. Nie ma tutaj... Znaczy... Na przeciwników raczej też ich nie będziemy wykorzystywać. A drzwi się bombami otwierać też nie da. Za to grzyby sobie rozwalimy w Secret Roomie. I nie dostaniemy z nich nic. Fenomenalna rzecz. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Czy telepilsy? Telepilsy? Zawsze to jedno pomieszczenie do ominięcia. I to może być dobra droga. Myślę, że to może być bardzo prawdopodobnie dobra droga do właśnie końca tego piętra. Czy tak też się stanie? Podniosę Demon Baby. Demon Baby jest ok. Znaczy, nie. Ale niech będzie. No i mamy. No i mamy. Spróbujmy coś takiego zrobić. No, Sacrificial Dagger jest genialną rzeczą. Dzięki za oglądanie setnego odcinka z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że wam się cała seria podoba i widzimy się już jutro pewnie w kolejnym odcinku z Isaaca. Co dalej? Dalej szukanie Mega Bladego. Cześć!